Dzień dobry, witam was. Ja jestem Nexus. Mieliśmy motyw policyjny w ostatnim tym i teoretycznie dowiedzieliśmy się tak naprawdę, kto możliwe stoi za zabójstwem Luciusza Raina, czyli prezydenta Night City. I wszystko wskazuje na to, że jakby zlecił to nikt inny jak Judy. Judy, no i jak? Masz nie, plan? Nie, to nie ona. Żebyś wiedział. Przyjdź do mnie wieczorem, to wszystko omówimy. Będą Tom i Roxanne. Są po naszej stronie. Hej, będzie Judy. Też Majko. Jak ją przekonałaś? Majko? Wymyśliłam petardę. Wszystkiego się dowiesz wieczorem. Tylko hey. Powiedz, jaką pizzę lubisz. Dobra, o smaku karczochów i awokado? Kurwa, co? Z białkiem tuńczyka i ananasem? Kurwa, szarańcza, peperoni i dużo... Co jest? Ja pierdolę, ty. Weźmy... Nie wiem, weźmy tą szarańczę, peperoni i dużo sera. Szarańcza, peperoni i dużo, dużo sera. Swój chłopak. No, to widzimy się wieczorem, tak? Jebać ananas. Wolę szarańczę. Powiesz mi coś o tej rzeczy, którą wymyśliłaś? Wiem, jak zmodyfikować chip behawioralny. Zamienię lalki w żołnierzy. Ja pierdolę. To brzmi jak konkret. Brzmi totalny wieczorem konkret. Wieczorem dogramy szczegóły akcji. Bo przyjdziesz, prawda? Jasne, będę. Skoro chip behawioralny może korzystać, że tak to powiem, z wiedzy, którą nabyłeś o kliencie i później przejmuje na to, to można rzeczywiście zrobić super żołnierza. Nieźle. Ale wszystko wskazuje na to, że to zastępca prezydenta tutaj to robił, ale wpadł mi kurde jeszcze jeden motyw, że w sumie mógłby być to nasz zleceniodawca, Perales. Równie dobrze to Peralezowie mogli tak naprawdę to zlecić wszystko. Więc ja już jestem zamieszany, bo trochę zaangażowałem do naszego policjanta. Mówię, ten motyw z tym policjantem, to ciekawa sprawa. Tam coś, jakaś akcja NCPD jest akurat. Mamy 1,4 km. Może mi się równie dobrze w zasadzie przejechać po tym Night City, które jest takie ładne i fajne. Ja mogę zmienić sobie radyjko. Santo Domingo Hazmat. Jaka muzyka? Podobno tak to sobie waga wychodzi za miesiąc albo dwa, gdzie będę grał na premierę. Wiesz co? Znaczy... Dodatek to samo może być, nie? Ale pada deszcz, kurde, mrocznie. Liczę, że do tego czasu przejdę już Cyberpunka i będę mógł zagrać dodateczek. Jestem ciekaw, bo jeżeli dodatek będzie na miarę... Czekajcie, co tam? Jeżeli dodatek będzie na miarę tego, co widzieliśmy w Wiedźminie, to będzie super. Czekajcie. Patrzcie, co robimy. Szybka akcja. Szybka akcja, czat. Jesteście gotowi? Szybka akcja, uwaga! Kurwa. Dobra. O Jezu, jak dostaję! Ale dostałem! Ale dostałem, o Jezu! Ale szybki! Jaki szybki typ! Łoń! Mamy to! Przygwoździł mnie! O Jezu, jeszcze tam jest jeden typ! Załadowane! Dobra, robimy z misję poboczną na szybciuteńko. Euro dolce. Ubieramy co możemy. Jestem znowu przeciążony! Jestem przeciążony! Dobra. Pod Z-ką, czekaj, oj, co zrobiłem? Pod Z-eczką, moi drodzy, tu pięknie, ładnie rozkładamy sobie bronię. Ja powinienem sprzedawać zamiast tutaj kombinować w ten sposób, ale tutaj, nie? Dobra. Wątpię, że Phantom Liberty będzie na poziomie krwi i wina. Mam nadzieję, że będzie dobry dodatek w każdym razie. Dobra, lećmy do Peralezów. Teraz to jestem w ogóle zaangażowany w ten wątek. Jestem ciekaw, co z niego wyniknie. 300 metrów nam zostało tutaj. Tam jak jeszcze, o Jezu. Ale no, miota. Kurde, może musimy sobie jakieś nowe auto kupić. Czy mnie stać? Mam 40 koła w sumie. Odbyliśmy trochę. Taki byłby fajny. O, to auto, co tu jedzie. Taki byłby zajebisty. Tylko pewnie dużo kosztuje, nie? Dojeżdżamy.
Kurde, ale miejsce. Mieszkanie Peralezów. Jaki kurde apartamentowiec. Bardzo fajny motyw, bardzo takie ładne to, to takie designerskie, nie? Cholera, wygląda jak Kompeki Plaza, nie? A, muszę zadzwonić przez domofon, no tak. Ale to ty dzwonisz. Zapraszam na górę. Dzięki. Idziemy. Cholera jasna, jak to wygląda. Powiem się, możesz. O. Na jednej się nie skończy, ale dawaj. Nic im nie mów, nie da się w to wciągnąć. Ta sprawa nie ma dna. Wchłonie cię, jak nie będziesz ostrożny. Jak nic nie powiem, to tyle samo mi zapłacą. Obejdziemy się. Ty nie musisz nic jeść. Rób jak uważasz. Ja tu przecież kurwa nie mam nic do powiedzenia. Panam do mnie jeszcze dzwoni? Dobrze, że odebrałeś. Chyba potrzebuję twojej pomocy. O Jezu, Panam. Chyba? No dobra, bardzo potrzebuję twojej pomocy. Możemy się spotkać? O co chodzi? Spokojnie, Panam. Weź głęboki wdech i mów, co się stało. Pamiętasz Sola? Przywódcę klanu? Tak. No, byliście pokłóceni. Teraz to najmniej ważne. Porwali go. O, to nie jest nie. rozmowa na telefon. Nie mam teraz czasu. Powiedz tylko, gdzie i kiedy. Nawet nie wiesz, jak dobrze to słyszeć. Przyjedź do Aldecaldos, opowiem ci wszystko na miejscu. Do Aldecaldos? Przecież od nich odeszłaś. To długa historia, po prostu przyjedź, czekam. Ona nie może się zdecydować, ona nie chce być, ale chce być dziwne. Strasznie jest zdecydowana. Witaj, zapraszam do środka. Rozgość się, Jefferson dołączy do nas niebawem. Ale widok ty. Kurde. Ach, ta muzyczka taka. Pianinko, które gra. O, co to jest? Ja znam tą melodię. Szczerze, to jest dla mnie... To jest dla mnie tak przerażające. W zasadzie, wiecie, tak... Czystość, nowoczesność... Clean, simple, ale... To jest taki niepokój w takim, wiecie, korpoświecie, który kurwa poluje Proszę, cały czas siadaj. Na ciebie. Evil Within? A co? A, muszę siadać. Problem z Elizabeth. A, no dobra, to musi być. Dziękuję. Trzeba wyglądać jakiś lump. Idzie on. Coś tu jest na rzeczy, moi drodzy. Dobrze cię widzieć, Vi. Wpadłem. Elizabeth mówiła mi, że masz już dla nas odpowiedzi. Słucham zatem. Ja pierdolę, oni wyglądają jak taki power couple. Absolutnie. Nie chcę wyciągać wniosków, mam pewien obraz tego, co zaszło. Oni grają w grę. Ta sprawa ma za dużo wątków, za dużo znaków zapytania. Nie chcę wyciągać pochopnych wniosków. Znowu to samo. Ale na pewno masz jakieś zdanie na ten temat. Jeff, słuchaj tego, co ukryte między słowami. Sprawa jest skomplikowana? Śmierć we własnym domu w wyniku awarii serca skomplikowana nie jest. Czyli mieliśmy rację. Tak. Takie potwierdzenie mi wystarczy. Musimy być ostrożni. Oni grają. Bardzo ostrożni. To właśnie chce nam powiedzieć Vi. Dziękujemy za pomoc. A, jeszcze honorarium. Kurwa ty! Ja coś czuję, że to jest, oni co są... Cieszę się, że mogłem pomóc. To jest przerażające, te uśmiechy, te takie nieszczere uśmiechy. Ten... 17 tysięcy dostałem? Na czym skończyliśmy? Ła. 17 ten. Ostrożnie. Może będzie? Wrócimy jeszcze. Nowo wrócimy jeszcze do tego. No nie no, kurczę, bo dopiero teraz spojrzałem na to z innej strony, nie? Udało się zabezpieczyć ratusz. Dobra. Wchodzimy do lobby, moi drodzy.
czekaj, w jaskini wystarczy dobrze skręcić auto jest... Ale ja musiałem mieć tam jakiś poziom reputacji chyba, o ile dobrze wiem. Przewiniemy teraz czas, zobaczymy. Jak dają kasy, to już lepiej. No właśnie, no to jest to. A, to jest to. River Ward. Tutaj do nas, kurde, River tutaj wziął. Co ty, żeś do nas napisał, panie River? Gdzie przepadłeś? Gdzieś przepadłeś, ale znalazłem Christy Markov. Czekam. Czekaj, co? Czy ja mogę w końcu robić legendarne przedmioty? Możesz wytwarzać legendarne przedmioty. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Oh. Czat. Robimy legendarnego skurwysyna. Wytwarzanie, moi drodzy. Legendarny Fenrir. Let's go! Jeszcze ja mogę wytwarzać tutaj, zobaczcie, te komponenty, kurde, legendarne. To panam... To na czas jest, pilna sprawa. Ale to jest naprawdę na czas? Na zasadzie, że jak nie pójdę, to ten? Ej, ale czekaj! Czy jak ja pójdę z tamtą, to z Judy nie będę mógł? Wtedy? To jest na czas? 24 godziny, nie. No, czekaj, bo mam tutaj pewną, kurde, rozkrok mocny. Legendarne komponenty do ulepszeń. Dobra, ulepsz. Osiągnięto poziom postaci lub poziom atrybutu. Dobra, czyli dopiero muszę 24 poziom. O Judy się nie bój. O Judy się nie martw. Co to znaczy, że się nie martw? Czy ja muszę iść, kurde? Kurwa, ty, no teraz, bo teraz już nawet nie wiem. Pana Twardeusza ulepsz do legendy, też trzeba będzie go ulepszyć. O ile dobrze Czy jak ja będę robił inne teraz zadania, to tamte zadania się jakoś spierdolą, czy nie? Bo tutaj Sir Alric mówi, że na 100% zadanie z panem się spieprzy. Z panem tak. To Sir Alric mówi, że tak. Mam zapis zrobiony. Jak zaczniesz jej pomagać i gdzieś odejdziesz, to się zjebie. Kurwa, dobra. Idź. Wiecie co, nie będę ryzykował. Zróbmy zadanko z panem. Spotka się z panem. Gdzie ona będzie? 20 metrów obok? A nie, dobra, czekaj, nie. O kurwa, nie, jakie to chyba 20 kilometrów. Dobra, tu mamy szybki travel. Ale dałeś się zbejtować. Spokojnie, i tak czekamy jeszcze na misję z tymi naszymi tymi, więc... Jest git, szybka podróż. Dobra, zróbmy to zadanie z panami. Alde Kaldos, sami wieśniaki nasze. A gdzie panam? Where panam? Siedzą sobie przy ognisku cipuny jedne. Oni grają razem, czy kurde, każdy gra własną melodię? Dobra, hej, panam. O, dobrze, że jesteś. Nie wiedziałem, że pogodziłaś się z Alde Kaldos. Dalej mnie wkurwiają i to strasznie. Ale, no wiesz... To rodzina. Właśnie. Rodziny się nie wybiera. Mów, co się stało? Rejwsi. Schwytali Sola. Rejw. Idiota pojechał z niewielkim oddziałem na patrol i nie wrócili. Jesteś pewna, że to robota Rejwsów? Obserwowaliśmy ich obóz. Wiemy, że przetrzymują więźniów i że mają kogoś ważnego. Musimy go odbić. Nie wiem dlaczego, ale czułam, że mogę na ciebie liczyć. Pana Mchotuwa, czy bardziej Judy? W końcu jesteśmy kumplami. Możesz, ale nie za darmo.
O ja, dobra, nie, no nie będę z niej kasy brał. Jasne, panu. Przecież jesteśmy kumplami. Myślałem, że o tym wiesz. Uważaj, zapamiętam to i potem się ode mnie nie opędzisz. Jakoś to przeżyję. Przyjaźń przyjaźnią, ale jedną z najlepszych snajperek, jakie można znaleźć na zachodnim wybrzeżu, nie pogardzisz, co? O! Elektronika Grad. Widziałeś ją w akcji. O, tak! To oraz wdzięczność Aldecatus. Snajper dostanę. Brzmi nieźle. Kiedy weźmiesz ją w ręce, nieźle zmieni się w świetnie. Let's go. Chodźmy. Mitch wprowadzi cię w szczegóły. Ty, no to nieźle. I to mi się podoba. No proszę, pana mi wi razem w obozie. Kto by się spodziewał? Kto by pomyślał? O, tutaj? Po tym, co się stało ze Skorpionem? No to po solu. Ale oj to. Ale ja nic nie zrobiłem. Hej, pana! Ty na serio chcesz to zrobić? Ktoś musi. Wiesz, że masz nierówno pod sufitem? Ktoś musi. Okej. Okay. Do kogo jest male cholewki? Do nikogo w zasadzie. Sekund, dzięki wielkie za sypeczka, witam. Gdzie Mitch? Miał tu na mnie czekać. Zaraz będzie. Ale władcza. Gdzie mi wzrok ucieka? Nie mówiłaś, że chcesz wziąć do tego kogoś z zewnątrz. Kurwa, co to było każda za poza... pomoc się przyda. Jezu, panam! Co to był za kurwa, to był taki instagramowy kurwa look, co to miało być, ty. Połamało ją na chwilę. Oprzyj się o wóz. Dobra, oprzyj się o wóz, okej, okay. Jak chcesz to zrobić? Masz z tym jakiś problem? O, zagrajmy w tę. Masz z tym jakiś problem? Tylko taki, że skoro potrzebujemy pomocy z zewnątrz, to jest już z nami bardzo źle. Dlatego zrobimy to po cichu. Ma taką kwestię, bezpośredni atak to samobójstwo. Mitch zajął się już rekonesansem. Vi przekradnie się do obozu Ravesów, a ja go będę osłaniać. A chwila. To znaczy, że robimy to tylko we dwójkę? A co z wami? Rozejrzyj się! Po ostatnich atakach połowa ludzi ledwo stoi na nogach. A w chuju ma sprzęt? Lepiej nie gadać. A jebane dostawy utknęły pod Reno. Jesteśmy w dupie, Złotko. I wciąż nie wiadomo, czy z niej wyjdziemy, czy cofniemy się do okrężnicy. Ja! Przywódca klanu zostaje porwany, a wy czekacie? Strach pomyśleć, co byście zrobili, gdyby chodziło o kogoś mniej istotnego. Nieźle. Prosisz się o kłopoty. Zostaw go. Ma prawo nie rozumieć. Aha, to ja nie rozumiem. Jest i Mitch. To rzeczywiście nie rozumiem. Wypuściłem drona na obóz Ravesów. I co? Rzucisz okiem? Czy wolisz wygłaszać opinię? Czekaj, co jest? Mitch, co u ciebie? Chciałbym, żeby srebrna taśma załatwiła wszystkie problemy. Ha, duct tape. Ale to nie o mnie powinieneś się martwić, tylko o Sola. Przyjrzysz się temu, czy nie? Zobaczmy. Okej. Okay. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Tylko nie za długo. Rafeni nie widzą drona, bo ma aktywny kamuflaż, ale zżera to masę energii. Zamelinowali się w tej opuszczonej cementowni. Zobacz, masa ciężkiego sprzętu. Ravesi są jak szarańcza. Zajmują teren, ograbiają go ze wszystkiego, co wartościowe do gołej ziemi i odjeżdżają. Sporo ich. Ale tym razem, widzisz ten mur? Wzmocnili go jakimiś prymitywnymi systemami bezpieczeństwa. A to oznacza, że chcą tu zostać na dłużej. Dlaczego? Kurwa, mogę tylko zgadywać, ale ma to coś wspólnego z Solem. Jeśli ciągle tam jest, musimy znaleźć drogę do środka. Ta mała wartownia jest chyba połączona z resztą obozu. Nasza furtka? Mhm. Jeśli nie to, to zostają wyłomy w murze albo mniej strzeżone odcinki. Ale po cichutku lecimy, ty. Cześć, Peter. Widzisz te ślady? Kurwa, no. Widzę. Ślady kół. Ślady opon. Wozy były mocno obciążone. Mogli wieźć sprzęt, albo Sol nie był jedynym więźniem. Prowadzą do ciężarówki, możesz dobry ją przeskanować? Dobry nie? O, też bym coś zjadł, kurde. Tam. Zaznaczyć ziomeczków? Nie mogę. Mogę ich ograniczone chyba ilość mi zaznaczonych, nie? Sniper. Jest, zobacz, ciężarówka Ravesów. To chyba ta, w której trzymali Sola.
do środeczka. Główny budynek. Sol musi być gdzieś w środku. Spory kompleks. To będzie jak szukanie igły w stogu siana. Jeśli nie wyjebali jeszcze całej elektroniki, można użyć kamer przemysłowych. Wystarczy, że znajdziesz pomieszczenie kontrolne. Dobra. O Boże! Jesus, hi Zekan. I just connected the dots, you know? You usually play as Emirath, so... And you have a second, yeah. Ten mostek techniczny prowadzi z garażu do głównego kompleksu. I didn't connect it. Okej, coś już wiemy. Slow, yeah. I'm sad because the raid didn't turn out well tonight. Podsumujmy, co wiemy. Tak dla pewności. How's it going, dude? Okej. Rafeni złapali Sola i trzymają go gdzieś na terenie swojej bazy. Musimy go odbić. Ona ma bliznę na tym, na udzie. Ty próbujesz się zakraść do obozu, ja cię osłaniam, ale strzelanie to ostateczność. Najlepiej to zrobić po cichu. Wrogów jest dużo, nas mało. Szukamy każdej możliwości, by zyskać przewagę. Wyciągasz Sola i wszyscy w trójkę spierdalamy tak szybko, jak tylko się da. Jasne? Tak, chodźmy po niego. Raczej jedźmy. Mitch, przygotowałeś Vana? Na ile się dało. Sami zobaczcie. Patrzcie, ona ma ślad, widzicie tutaj? Po tym postrzale, który dostała. Ona ma bliznę tutaj teraz, w tym momencie, na boczku. A. Fuck. Ale Vanik, kurwa, wygląda jakby miał porywać dzieci. Gdzie paczka cukierków? Raczej solidna improwizacja. Tak czy inaczej musi wystarczyć. Jesus Christ, dude. Czekajcie. Mam tu coś jeszcze. What the hell are you doing, Zekan? What the fuck for the cross? So you're telling me that I should basically go and... Jeśli Sol wciąż żyje, będziecie tego potrzebować. Doprawiony superjet. Końska dawka. Nawet jego powinna postawić na nogi. Superjet? Weź superjeta. Kurwa, to jakiś ambulans? Rozmawiaj z Mitchem, weź superjeta, dobra. Oby. Nie będę go taszczyć na plecach. No to mamy już wszystko. A, dobra, to Vee, rozumiem, że to był zabierasz ten. Zabierasz się ze mną? Jasne, jedziemy. Jasne, że z tobą. Okej, wskakuj za kierownicę. To ja prowadzę? Tak, muszę trochę wyregulować optykę. Ja? Ja mam jechać, kurwa, tym vanem? Let's go. Lecimy. Ale mi dał, kurde, auto niezłe do jeżdżenia po bezdrożach. O, mamy tu nawet radio. Ale to wygląda. Zmień stację, jak chcesz. Nie, no jest okej. Okay. Ale to wygląda, te pordzewiałe... Te... Pordzewiałe elektronie wiatrowe. Ja pierdziele, jak to wygląda świetnie. O kurde, no i ciul, podwozie wyjebane w kosmos. Dobra, zmieńmy taką stację. No i panem już milcza, no bo jej pomagamy. Generalnie są ludzie, którzy uważają, że wiatraki... Ciągle nie mogę uwierzyć, że dał się tak złapać. Są niedobre dla tego. Sama mówiłaś, że gorzej u niego z formą. Tak, ale... Przerzucać cywilów przez granicę w samym środku bombardowania. Porwać cysternę petrochemu, odkręcić zawory, zrobić kilka ósemek, podpalić pustynię, żeby dzieciaki miały frajdę. To Sol, jakiego pamiętam. Czekaj, co? Wszyscy mieliśmy swoich idoli. Tak, tyle że. Kocham was wszystkich, moi polscy przyjaciele, pozdrawiam z Norwegii. Greetings to Norway from Poland. it's actually a good translation, yes. Thank you, we love you too. Pozdrawiamy Norwegię. Pozdrawiam. Norwegia. Wait a moment. Did you win the Eurovision recently? Am I correct? Was it? No, it was Sweden. I'm sorry. It was Sweden. But it was like a third place, right? It was okay. It was Sweden. Yes. Fucking Swedes. O cholera. Widzisz? Zajebista burza idzie. Groźnie wygląda. Kurwa, nie tylko wygląda, musimy się pośpieszyć. Jezu. But I think Finland was the best one. Okej.
Musimy zostawić wóz. Zaparkuj przy odkrywce. Kurwa. Okej, wysiadka. Idę zająć pozycję, będę miała cię na oku. Tam na dole. Uważaj na siebie. Panam. Weź, bo się jeszcze zakochamy w sobie. A do tego tak nie może być, czat. Ja chyba nie mogę z panem, nie? Czat. Opcja. O kurwa. O chuje, dobra, czekajcie, stop. Po cichutku. Po cichutku. Łamiemy kark. Od razu, pyk. I F. Czemu nie z panem? Panam jest bardzo władcza. Za pierwszym razem damy radę, myślę. F5. Okej, jestem na pozycji. Mam cię w zasięgu. Czy my tu mamy jakieś kamery? Jesteś już blisko głównego budynku. To tam muszą trzymać Sola. Kurwa, nie ruszaj się! Łamiemy typa w pół. Kurwa, mam... nie wystawia im się. No nie wystawia mi się im, tylko muszę połamać mu kark! Ha! That's the only police I know? Yeah. Stick around and we'll teach you some more. Pierdol się, kurwa mać, jebać. Dobra. Dobra, tutaj typa możemy też połamać. O chuj, idzie tam ktoś. Ktoś tam idzie! Dobra, nie jest to nam potrzebne, żeby go zabijać, idźmy tędy. Do I know any Norwegian words? I remember I had a Norwegian friend back in the day, and... Okej, to główny budynek. Uważaj na robactwo. He taught me some words, but I don't remember them. Czuję to w kościach. Pamiętasz, co ci mówiłam? Jak namierzysz pomieszczenie kontrolne, możesz użyć jak kamer. Nie powinieneś być na dole? Byłem. Miałem nakarmić tego skurwiela. Ściągnąłem mu tyle belt, a on jeszcze zrobił. Prawie odgryzł mi pierdolone palce. A, tak. Dokładnie. Tak. Następnym razem będę od... Wiesz, tam ktoś był? Oczy. Łamiemy typa. Opcja. Ale wchodzimy balls deep! Wanna learn and promise and teach you correctly? Sure thing! I'm always up for that. Widzimy. Otwieramy drzwiczki. Bierzemy komponenty. Bieramy. Dobra, łamiemy najpierw typa. Dużo lootu właśnie widzę, że tu pełno rzeczy jest. Chociaż szczerze tutaj aż tak to nie. Jakaś pompeczka tu była. A to co mamy? O, podłącz się. Aha, nie mam tyle hakerskości. Zabiłeś jego rozmówca, tak dalej leciał. No, trochę tak było. O chujnia, czekajcie. Naruszenie protokołu. Naruszmy szybko protokół E9 C1. 1C, przepraszam. Kurwa mać! Aaaa! Odwróć uwagę przeciwnika. Szybciej! Szybciej, kurwa! Znowu coś? Opa! Opa! I... Mamy to. Niby dużo lutu to miało być. Powinien więcej z paczkomatów korzystać. Tak, tak, ja to muszę wziąć, te śmieci posprzedawać. Jest tam coś. Widzę. Widzę luciek. Gdzie tu kamera? Jest to kamera. Ujawnienie interfejsu. Przejęcie kamery.
przejmujemy sobie kamerkę. Jakieś szczątki kamerki tutaj jeszcze są niby. To nam na razie nie jest potrzebne. Jest Soul! Mamy go. Namierzony. To jest kamera, którą tutaj widzimy. Dobra. Tak, tu już mamy czysto akurat. Tu chyba możemy przejść, ale to był epicki komponent. Podejdźmy do tego. Ty, no, po prostu mam wrażenie, że... Aha, nie, to takie było wysokie. Patrzcie, raz, double jump. Co mi się z nogami dzieje, czat? Aha, dobra, już wiem, co mi się dzieje. Nie, czekaj, co tutaj było. Nie, czekaj, co do chuja wafla? A dołem tutaj, dobra. Co tu się wydarzyło? Babcia? Talk so fast, everyone is rap god, slow down. That's what it sounds for me with like the other language. Like when you go with all this it's like what the fuck are you Yeah. This is a bit Polish, that's confirmed. Actually there is like if you type in Polish rap god, there is a video of a dude in Poland who is rapping faster than Eminem, and he did a very nice video when he was rapping in different languages and stuff. I gotta show this Emma to see. That's me basically. Whenever I see a piece of loot. MC Silk, yeah. Panam. Jest tu jakaś dziewczyna. Martwa. A. Wypatruszyli ją. Chyba nie tylko ze wszczepów. Pierdoleni Rafeni. Właśnie tacy są. Posuną się do wszystkiego. Uja. Yeah, but I also like I'm sure that like our language sounds to you like shit 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 like a the wind. O! Dzień dobry! Let's go. Być! O, czekaj, ja ją udusiłem? Miałem ją zabić. O kurwa. Dobra, ona jeszcze żyje? To jest wszystko. Biorę to i uwaga, robię tak. Dobra, teraz już nie żyje. Poprawiłem swój błąd. The thing is that, like, our languages are so far apart, then there is basically no connection between our languages because you're Scandinavian. That's why our words are completely different to yours. That's the thing. Because here, whenever you speak with like Czech people, Ukrainian, Slovaks, right? Slovakia, and all those Slavic languages, even like the Balkan. Okay. Chyba go widzę. And there's a slight similarity. Chyba tak. Dobrze, zabieraj go stamtąd. Sol? Sol. Masz moje pierdolone cygaro? Co ty do mnie gadasz? Cygaro? Mówiłem wam, skurwysyny. Cygaro. Dobrze zmrożona flaszka. Jezu, i dwie dziewczyny do towarzystwa. To... Albo możecie pocałować mnie w dupę. Co ty w ogóle gadasz? Język węgierski jest pojebany? Język węgierski jest pojebany dlatego, że on należy do rodziny języków ugrofińskich. I fiński też jest zresztą pierdolnięty, nie? Więc jakby węgierski, Hungary, tak? I ten to jest... one są bardzo specyficzne. Russian sounds the same to me. Yeah, that's basically that. Litewski jest popierdolony też jest, nie? Fiński jest ładny. Perkele satra, witu. Spokojnie, Sol. Jestem z Panam. Panam? Panam odeszła. Jak to odeszła? Jest. Nie całkiem.
Zabieramy cię stąd. Ty pana faszerowali czymś. A, jesteś tym najemnikiem. Tak. No, Sol. Hej. Hej, typie. Jak ja mam go uratować? Dasz radę iść sam? Kurwa. Chyba mi coś przetrącili. Mocno cię obili. Chyba będziesz tego potrzebować. No i? Ale dostał busta. Teraz możemy iść w dane. Nie jest źle. Konar zapłonął czas. Cygar i dziewczyn. Brzmi jak Sol. A teraz wynoście się stamtąd. Wychodzimy. Odpalam silnik. Zaraz tam będę. Dobra. Udało ci się ominąć strażę? Aha. Jeśli będziemy cicho, wyjdziemy stąd bez jednego strzału. Właśnie tak. Z piwnicy powinno być inne wyjście. Tutaj, tędy. Patrz, ja mam tutaj akurat ten, idealny. Polish Keanu Reeves. Fuck it is. Dawaj. Kurwa, jaki tygrys. Dobra, idziemy. Chodź, kurwa, tygrysie. Nie mogę, kurwa, z niego. Wszczajony tygrys, tak jest. Idziemy kanałami. O, i jest, patrzcie. O, ja pierdolę. Ale burza piaskowa do chuja. Damy. Powietrze, ty tam nie wdychaj, ty. Jezu, jak on biega. Dopuść mnie też. What are these emotes? I don't know, that's my mods. I have no idea. That's not mine. That's not mine. I swear. A, możemy pominąć podróż chyba. Burza się nasila. Dobrze, zasypię ślady opon. Widzicie te zabudowania? Tam przeczekamy. Nie widzę. Pamiętam to miejsce. Powinno być bezpieczne. Przynajmniej na razie. Kotrata tata jest zajebista. Szybko! Do środka! O chuj, w sto, ale... Okej. Muszę złapać oddech. Nic nie widać. Ratatatatatatatata, Alincja. No dobrze. Chuja widać. W ostatniej chwili. Ta. Dobrze, że skończyło się na piachu w zębach. Yeah, dude. Feel free to do this. Chyba będziemy musieli tu zostać na noc. Przydałoby się zasilanie. Okej. Okay. Możesz poszukać? Ja rozejrzę się tutaj. Don't worry, dude. You can use them however you want. Okay. O, jest napraw. A ja mam dużo zdolności technicznych. Hej, zadziałało! Mamy światło! Tak jest, wystarczyło przepiąć tylko jeden i drugi. Kurczę, przełączniczek i działa. Let's go. Cholera, zimno się robi. Próbowałam odpalić grzejnik, ale nic z tego. Przyjrzysz się temu? Może tobie się uda. Jezu, ja mam wszystko zrobić wiesz za was? Co? Sprawdź bezpiecznik na zewnątrz. Może się luzować przyjście. Aha, ja mam wyjść na zewnątrz. Jeśli tak, wbij go na chama, a ja odpalę. Ja pierdolę. Srało was w taką pogodę wychodzić. Nie jest tak źle. Stoliczek z Ikei jeszcze stoi. Patrzcie, tam jest Ikea Lack. Ikea Lack. Aha, i tak se to flapało po prostu. Dobre drzwiczki. Facet, jesteś ten dupto. No właśnie, robię. Ci się grzeją dupy już.
Widzisz? Z datą przydatności z przedostatniej wojny, ale może się nie zatrujemy. Alkohol się przecież nie psuje. Tak, szczęście. Alkohol się psuje? To dobre słowo. Aha, szykuje się dłuższe kazanie. Nie będzie kazania. Ale powinniśmy porozmawiać. To gówno z rejwcami. Nie powinno się było wydarzyć. Chcieli znać nasze trasy, miejscówki, punkty przeładunkowe, wszystko. Gdyby tylko wiedzieli, w jakim jesteśmy stanie. Jeden czy dwa podjazdy i byłoby po nas. A gdybyście nie wpadli do nich z niespodzianki... Nie czas na to. Oboje jesteście wykończeni. Mhm. Może tak będzie lepiej. Sami z Rafenami sobie nie poradzimy. Więc chcesz nas sprzedać biotechnice? Vi, powiedz mu, że to gówniany pomysł. Mieliśmy parę spięć. Kilka, jak to w rodzinie. Nie warto ich rozpamiętywać. Też tak myślę. Jeśli chcesz wrócić, wszyscy przywitają cię z szeroko otwartymi ramionami. Nic nie powiedziałem. Ale coś musi się zmienić. Nie możesz zawsze wyskakiwać przed szereg. No i się zaczyna. Wiesz co, mała? Będziemy jeszcze mieć sporo czasu, żeby skoczyć sobie do gardeł. Mam taką nadzieję. Ale teraz chyba muszę się walnąć w kim. Pomóc ci? Pieprz się panem. Wiecie, jak nazywają takie burze w północnej Afryce? Habub. Habub? Kurewsko dobra nazwa. Co to było? Jezu! Habub? Tak. I panam, Habub. Habub. Oktany to ma. Zabawne. Co? Bardzo rzadko sypię pod dachem, a to już drugi raz z tobą. Kiedy jesteś w trasie tak długo, że dupa zaczyna ci wrastać w fotel, zapominasz, jak to jest mieć sufit nad głową. I co, tak jest lepiej? Nie, po prostu inaczej. Właściwie tutaj jest prawie jak w porządnym hotelu. Mamy kominek, alkohol. Brakuje tylko jakiegoś znudzonego gościa z recepcji. Czy jest pani zadowolona z obsługi? Lepszej mieć nie mogłam. Kurwa, co jest? Jak whisky? Ciepła. Z jakimś metalicznym posmakiem. Za whisky odejmuję wam jedną gwiazdkę. Panam, najebałaś się! Nie jest ci za wygodnie? Co ty kurwa mi tej buty dajesz? Bez butów byłoby pani wygodniej. Ściągnij te buty, a nie... Po całym dniu? Nie chciałbyś tego. Przestań. Po dniu takim jak ten zasłużyłaś na trochę relaksu. Dude, I'm in shock too. Co masz na myśli? Dotknij pan uda panam. Mam parę pomysłów. Czego sobie pani życzy? O kurwa. O tak, znacznie lepiej. Jezus kurwa. Dobra, damy drugą opcję. Mam kurwa, miała być druga opcja! Chyba wiesz jakich. Vi. No właśnie! Nie. Tak jest całkiem miło, nie psujmy tego, okej? Kurwa mać! Miała być nie ta opcja, co trzeba. Mogę cofnąć? Kurwa. Kurwa. Przepraszam, ja... Nie wiem, co sobie myślałem. W porządku. Nie przejmuj się tym. Hmm.
nie tą opcję wybrałem, co trzeba. A ona pomyślała, że ja ją podrywam. A ja jej nie podrywam. Chuja wafla. Ja nie chciałem wcale dotykać. Widzicie te zabudowania? Tam przeczekamy. Pamiętam to miejsce. Powinno być bezpieczne. Przynajmniej na razie. Dude, I chose the wrong option. Dobra, znowu chyba to samo. Para, papa. Dobra. Więcej niż ci się wydaje, Sol. Pracowałem dla Arasaki. Sporo się naoglądałem. Arasaka to co innego. Biotechnika. Mechanizm działania zawsze jest ten sam. Korpo to korpo. Wiesz, czym dla nich jesteście? Zasobami. Wyeksploatują was, a potem wchłoną. Zasoby ludzkie. W najlepszym wypadku. Dzięki, Vi. Lepiej bym tego nie ujęła. Mieliśmy parę spięć. Kilka. Jak to w rodzinie. Nie warto ich rozpamiętywać. Naprawdę. Też tak myślę. Jeśli chcesz wrócić, wszyscy przywitają cię z szeroko otwartymi ramionami. Ale coś musi się zmienić. Nie możesz zawsze wyskakiwać przed szereg. No i się zaczyna. Wiesz co, mała? Będziemy jeszcze mieć sporo czasu, żeby skoczyć sobie do gardła. Mam taką nadzieję. Ale teraz... chyba muszę się walnąć w kimę. Pomóc ci? Pieprzy panem. Zaraz będzie. Wiecie, jak nazywają takie burze w północnej Afryce? Habub. Kurewsko, dobra nazwa. A, boba. Co to było? Chyba przez leki. Dobra, Habuba. Habub? Habuba. Tak. Habub? Oktany to ma. Zabawne. Co? Bardzo rzadko sypię pod dachem, a to już drugi raz z tobą. Kiedy jesteś w trasie tak długo, że dupa zaczyna ci wrać. Wiadomo co chodzi. I co, tak jest lepiej? Nie, po prostu inaczej. Właściwie tutaj jest prawie jak w porządnym hotelu. Mamy kominek, alkohol. Brakuje tylko jakiegoś znudzonego gościa z recepcji. Czy jest pani zadowolona z obsługi? Lepszej mieć nie mogłam. Jak whisky? Za whisky odejmuję wam jedną gwiazdkę. Dobra, let's go, lećmy dalej. Bez butów byłoby pani wygodniej. Po całym dniu? Nie chciałbyś tego. Przestań. Byłby snifa? W dniu takim jak ten zasłużyłaś na trochę relaksu. Snifa, czat. Co masz na myśli? Nic, będziemy spać. W tym motelu stawiamy na satysfakcji klienta. To była dobra opcja. Czego sobie pani zażyczy? Idę spać. Nie wiesz, czego bym chciała. Wiesz co? Lepiej już chodźmy spać. To był cholernie długi dzień. Vi, dziękuję, że przyjechałeś. To dla mnie dużo znaczy. Słyszysz? Nie. Właśnie. Przestało wiać. She's tired. Nie wiem, jak ten cały Habub, ale jak na wielkich równinach wieje Chinook, jestem to w ogóle zmęczona? Nie spać. Nic a nic. Zostałem zrobiony... Czy ona pierdzi? To był pierd, czy to był chrap? Błagam, powiedzcie, że to był kurwa... Dobra, to był chrapanie, myślałem, że się... Myślałem, że się zjebała tutaj, nie?
Oh my god. W imieniu całej obsługi motelu Wolna Kalifornia życzę Państwu przyjemnych snów. Johnny! Johnny Silverhand! Johnny Chef. Chefito. Dlaczego ja zawsze budzę jako ostatni? Wszyscy już... Ale wiecie co? To jest idealne oddanie mojego życia. Moje życie tak wygląda. Zawsze wstaję i nie wiem jakim cudem, ale wszyscy zawsze już wstali. Już są ubrani, umyci, zjedzone jest śniadanie i ja jak taki debil wstaję jako jedyny kurwa w piżamie, nie wiem. Swoje rimci rimci. No co mogę wam powiedzieć? Ja niczego takiego nie planowałem. Ja po prostu chciałem w miły sposób powiedzieć, żeby ściągnęła ze mnie brudne buty. Patrzcie, kto wstał. Kurwa, co tam? Hej, jak się spało? Co jest, ty? Dobra robota, V. W starym stylu. Hej. Jak się ma, Sol? Pęknięta czaszka, 6 złamanych żeber i obite nery, ale już rozstawia ludzi po kątach. Nieźle. A ty? Tak było, kurde, kutas na czole. Następnym razem ja wybieram motel. Powiedzmy, że następnym razem ja wybieram motel. Może będzie taka okazja. Za to ja spałam jak dziecko. Masz bardzo wygodne ramię. Ona spała. Aż żałuję, że zaraz będę musiała się zbierać. Wow. Powiedziałaś, że jestem dobrą poduszką. Traktuję mnie przedmiotowo. Myślę, że jesteś rodziną. Ty po prostu nie potrafisz usiedzieć na tyłku, co? To nie w moim stylu. Ale to nie znaczy, że nie wróciłam do klanu. Chodź. To, o czym wczoraj gadaliśmy z Solem. Dzięki, że stanąłeś po mojej stronie. Legendarne. Ale jedno muszę mu przyznać. Ta akcja z Ravesami to dopiero początek. Musimy się przygotować. Sol zajmie się sprawami na miejscu, a ja... A ty? Rafeni chcieli znać nasze trasy, tak? Kolejna Alde Caldos. Zacznę od rozpoznania. Jeszcze jedno. Twoje wynagrodzenie. Moje wynagrodzenie. Opiekuj się tą snajperką. Dobrze mi służyła. Did I fuck it up? I didn't fuck it up. Because I didn't fuck after all. Oh my god. No, actually no. She's my best friend. To jest moja najlepsza przyjaciółka, chat. Overwall. Overwall. Kurwa. Jeszcze zaraz chwilę mi odwołają tutaj, że ta broń nie będzie strzelać. Będzie w dobrych rękach. Overwatch. Czy ta broń... Ładuje się do przodu? Gdzieś. Ona ma zamek, kurde, czterotaktowy do przedni. Wow, ale dostałem snajperkę. Kurwa. Aby wykonać pełny potencjał, to musisz budową ciała na poziomie... Aha, ja nie mam budowy ciała. O kurwa. Ja nie mam przeładowania. O, serio? Jestem kurwa mięczakiem. Uważaj na siebie. Ty na siebie też. Pa, pa, pa nam. I pamiętaj, mam u ciebie dług. Dobra, wracajmy do miasta. Mam dość tego wypizdowa. Oh my god. Oh. Nie wstrzymam. Pociąg za spust. Dobra, ale to czekaj, to ja teraz będę zadawał mniejsze obrażenia. O kurwa, ale mam wizjer, ty. Ja pierdzielę, broń jak w Halo dosłownie. Urwisko. O kurwa, ale po... Jezu, jaka kurwa lufa. Pojebana. A gdzie jest mój legendarny tutaj karabinek? Ty, no zabrało mi mojego tego. 0,5 sekundy. Moje modyfikacje, kurde. Co z moimi modyfikacjami? Nie zdaje się, że... Większa szybkostrzelność. No, a muszę sobie pomodyfikować tę broń. O Jezu, teraz tu już mam w ogóle tej rzeczy. Mogę tak sobie pomodyfikować, że szok. Dobra, a weźmy jeszcze sobie to.
Aha, bo tu mam ten... Aha, bo ja mam po prostu... Ten celownik jest zjebany. A nie, dobra, jednak po prostu mam wymagania takie. Broń nie zadaje śmiertelnych obrażeń, kurwa, walisz z armaty. Yeah, it's so strong, I cannot even wield it properly. I have to level up my muscularity. Dobra, muszę jakoś tutaj trochę wzmocnić się. Czekajcie, zróbmy to, czyli to będzie optymalizacja kosztów, optymalizacja podatkowa. Let's go. Body. Uważaj na siebie. Yep. Startuję tutaj 9 koła? Strasznie dużo. Dobra. Fenrirek. No i biście. Dobra, Nexus Live. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dzięki wielkie.